Cześć, w dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam piły tarczowe do drewna. Przedstawimy Wam naszą ofertę pił tarczowych, a także postaramy się podpowiedzieć, jak dokładnie dobrać piłę do konkretnych zadań lub materiałów, które zamierzacie przeciąć. Podstawowymi parametrami pił tarczowych są średnica zewnętrzna, średnica otworu mocującego oraz ilość zębów umieszczonych na obwodzie piły. Każde urządzenie współpracujące z piłami tarczowymi jest przystosowane do pracy z piłami o konkretnych parametrach. Producenci urządzeń podają specyfikacje na tabliczkach znamionowych, jakie wymiary pił powinny być zastosowane w danym urządzeniu. Należy zawsze stosować się do tych zaleceń i nie montować pił o innych średnicach niż te, które deklaruje producent. Oczywiście otwór mocujący piłę również powinien być dopasowany do urządzenia. W ofercie Dedry znajdziecie piły tarczowe w średnicach od 130 mm do 600 mm z otworami mocującymi od 10 mm do 30 mm. Kolejna bardzo ważna kwestia to ilość zębów na pile. Zasada jest dość prosta. Im więcej zębów, tym ładniejsza linia cięcia, ale wolniejsze skrawanie. I odwrotnie, gdy mamy mniej zębów na tarczy, możemy ciąć szybciej, ale kosztem precyzji i jakości. Ilość zębów powinniśmy dobrać również do grubości ciętego materiału. Cienkie i twarde materiały powinny być cięte z piłą z dużą ilością zębów, a materiały grube czy miękkie piłami z mniejszą liczbą zębów. Dopełnieniem jest kształt zębów, jak i materiał, z którego zostały zrobione. Kształt i typ zębów również określa, do jakich materiałów możemy użyć piłę tarczową, jak szybko będziemy mogli ciąć i jaka będzie jakość cięcia. W tym miejscu warto wspomnieć o materiałach, z jakich mogą być wykonane zęby. W naszej ofercie posiadamy zęby wykonane ze stali, jak również zęby z płytką z węglika wolframu, popularnie nazywana widią. Piły, które są wyposażone w zęby z węglikiem spiekanym, posiadają stalowy korpus i przylutowane do niego zęby. Taka konstrukcja wydłuża żywotność, a sama piła zostaje dłużej ostra i dzięki temu idealnie nadaje się do twardych materiałów. Piły stalowe, które nie mają zębów z węglikiem wolframu, są częściej wybierane do cięcia zgrubnego, często tam, gdzie niewymagana jest precyzja, np. drewno opałowe. Zaletą takich pił jest to, że zęby stalowe możemy w łatwy sposób naostrzyć pilnikiem, podczas gdy piły wyposażone w węglik nie zawsze mogą być naostrzone ponownie, np. po odpadnięciu widli. W naszej ofercie posiadamy piły z pięcioma typami zębów. Zęby na przemian skośne, które możemy polecić do cięcia poprzecznego, wzdłużnego, drewno miękkiego, jak i twardego, płyt wiórowych czy sklejki. Zęby trapezowo-płaskie, które sprawdzą się przy cięciu twardego drewna czy metali nieżelaznych. Zęby na przemian skośne ze wzmocnieniem do cięcia drewna zanieczyszczonego, np. resztkami betonu, gwoździami czy wkrętami. Zęby proste z ogranicznikiem wiórów do precyzyjnego cięcia. Zęby stalowe bez nakładki z węglika spiekanego, polecane do cięcia poprzecznego i wzdłużnego drewna mokrego i suchego, twardego i miękkiego. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, a ja Wam trochę pomogłem i dobór odpowiedniej piły w przyszłości będzie dla Was łatwością. Zapraszam również do subskrybowania i śledzenia naszego kanału na YouTube. Dzięki, cześć!